Tendinopatia mięśni przywodzicieli uda. Objawy i leczenie 4 minuty Tendinopatia mięśni przywodzicieli uda. Objawy i leczenie. Tendinopatia mięśni przywodzicieli uda to schorzenie, które bardzo często dotyka sportowców. Gdy tylko zauważysz jego objawy, powinnas jak najszybciej udać się do lekarza. Dzięki temu nie dopuścisz do tego, by uraz odbił się negatywnie na jakości twojego życia. Przywodziciele to niezwykle ważne jest umieszczone po wewnętrznej części łód? Jeśli bylas kiedykolwiek na silowni, zapewne natknęlas się na maszynę, która pozwala je opracowywać. Jednak w niektórych przypadkach ich przeciazenie może sprawić, ze pojawi się u ciebie dinopatia miesni przywodzicieli uda? Jeśli będziesz wykonywać ćwiczenia w sposób nieprawidłowy lub nagły, możesz doznać tendinopatii miesni przywodzicieli uda? Jak zauważono w artykule oderwanie proksymalnego ściegna podkolanowego, leczenie chirurgiczne u sportowców wyczynowych. Badanie przypadku. Dostępne w języku angielskim. Właśnie dlatego to schorzenie dost często dotyka sportowców. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na temat cech charakterystycznych tendinopatii mięśni przywodzicieli uda oraz objawów, które pozwala je rozpoznać. Tendinopatia u sportowców lub zapalenie spojenia lonowego. Istnieje dwa terminy używane do nazywania tego schorzenia: tendinopatia mięśni przywodzicieli uda lub zapalenie spojenia lonowego. Poza tym, ponieważ uraz dotyka przywodziciele, zazwyczaj jest klasyfikowany jako zapalenie dolnego spojenia lonowego. Tego terminu używa się, ponieważ ten rodzaj tendinopatii objawia się dyskomfortem w obszarze mięśni przywodzicieli lona i organów pleciowych. może promieniować do dolnej części brzucha jak wskazano w artykule "Ból Chwiny, Diagnostyka różnicowa dostępny w języku angielskim Miesnie przywodziciele uda Rysunek anatomiczny przedstawia jacy umiejscowienie mięśni przywodzicieli uda Tendinopatia mięśni przywodzicieli uda pojawia się zazwyczaj z powodu codziennego intensywnego treningu właśnie dlatego jak wspomniano w przytoczonym wcześniej artykule, dotyka często sportowców, którzy uprawiają takie sporty jak pilka nozna, rugby, trening z obciazeniem czy jazda na rowerze. Właśnie dlatego należy wiedzieć jak ja rozpoznać gdy się pojawi. Dzięki temu będziesz w stanie podjąć odpowiednie działania i szybko wrócić do zdrowia. Objawy tendinopatii Dinopati przywodzicieli uda? Główny objaw zapalenia spojenia lonowego lub tendinopatii miejski przywodzicieli UDA to ból po wewnętrznej stronie UDA. Jednak ten ból, jak już wspomnieliśmy wcześniej, może promieniować do dolnej części brzucha. Zobaczmy, jak objaw ten się rozwija i kiedy się pojawia. Ostrzeżenia dotyczące tendinopatii Na samym początku, gdy uraz się dopiero pojawia, poczujesz ból po wewnętrznej stronie UDA lub w dolnej części brzucha. Pojawia się po ćwiczeniach, czyli w okresie odpoczynku. Pogorszenie stanu kontuzji, w ciągu kilku dni ból może rozprzestrzenić się na obszar pachwiny i zacząć pojawiać się podczas treningu. Ciagle ból, jeśli nie zaczęła stosować żadnej terapii, aby uporać się z kontuzją, ból staje się ciagle i nie do zniesienia. Nie przechodzi bez względu na to, czy odpoczywasz, czy też się poruszasz. Powinna sudać się do lekarza. Gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki opisanego przez nas bólu? Wszystko dlatego, że ten dinopatia mięsni przywodzicieli uda może doprowadzić do znaczacego spadku jakości Twojego życia. Rozciaganie mięsni przywodzicieli stanie się praktycznie niemożliwe z powodu natezenia bólu. Może nawet okazać się, że nie jesteś w stanie zalozec nogi na nogę. Ten dinopatia mięsni przywodzicieli uda, sposoby leczenia. Kobieta u fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta leczacy uraz mięsni przywodzicieli. Leczenie tendinopatii mięsni przywodzicieli uda zależy od stopnia zaawansowania urazu. Właśnie dlatego im szybciej udasz się do lekarza, tym mniej agresywne będzie leczenie. Przyjrzyjmy się kilku możliwościom. Przyjmowanie leków przeciwzapalnych zaleca się laczyc je z odpoczynkiem oraz z ćwiczeniami rozciągającymi. Które pozwola ci zmniejszyć napiecie w obszarze dotkniętym kontuzja? Możesz zdecydować się na taką terapię, gdy tendinopatia dopiero zaczęła się rozwijać i nie wywiera jeszcze wpływu na jakość Twojego życia.